Zobacz, co tu się dzieje. Zobacz, jak wygląda sytuacja z użyciem procesora. A przetwarza film. Po prostu procesor pracuje, krótko mówiąc, zobacz, bardzo słabo. Znaczy, to jest 6 rdzeni, czyli jakby 6 osobnych procesorów, które naprawdę nie wyciągają swoich 100%. Gdzie tam? Wyciągają 15-20%. No i mam z tego powodu bardzo duży problem, bo renderuję film Marcela, gdzie jest nagrywane z dwóch kamer, gdzie był nagrywany film z dwóch kamer. Złoczyńca ma żółte oczy, a superbohater ma białe oczy. Zobaczcie, suszarka jest na tym domku i patrzcie. I pokazywało mi 5 godzin renderingu. Czujesz? Zamiast mi przyspieszyć to wszystko, ja wiem, że tam są dwie kamery, może to być dłużej, no ale bez przesady. Po prostu jestem załamany, póki co. Znaczy w ogóle tak, no plusem jest to, że ja mogę normalnie pracować sobie. iMac, jak puszczam film do renderingu, to nie ma szans, żebym coś zrobił. No chyba, że jakieś teksty napisał, ewentualnie sprawdził stronę internetową, ale wszystko wolno działa. Po prostu jest wykorzystywany w 100% komputer, procesor. A tutaj chyba się pojawił ten problem, o którym było wcześniej na samym początku, czyli że się przegrzewa, bo temperatura procesora jest 88 stopni. Być może on go po prostu spowalnia, żeby się nie przegrzał. Zdjęcie pokażcie, jak robią. Nagrywamy, w PES-a. Gramy w PES-a. No i Tomek się wkurza, bo tak, nie można przewijać. Długo to trwa. Nie wiem jak pominąć to. Napisy, wgrywanie długo. W ogóle, żeby uruchomić. Lig nie ma, tak? Zobaczymy, sama gra, bo to niby ma być dobre. I moje pierwsze odczucie tej gry też było takie same, po prostu zanim się uruchomiło, to długo trwało. Zobaczymy, jak sama grywalność, czy jest lepiej, jak to ten pierwszy. Ruchy zawodników. Lepsze to chyba. Zobaczymy. A tego też nie będzie? Nie, jest skip. A, tym może, tymi trzema kreseczkami. O, no właśnie. A nie mogło być przycisk tutaj blisko gdzieś? Po co? Tak daleko trzeba. Skończyliśmy granie, troszeczkę tylko, tak? Tomek powiedział, na początku był sceptyczny, tak? Później coraz... No tak bardziej jest naturalnie niż normalnie. Że te przyjęcia podań, jakieś piłka jak się toczy, dribbling, to wszystko jest takie dużo bardziej po prostu realistyczne, nie? I gdyby nie, gdyby tak to byś wolał grać w samą piłkę, gdybyś mieli się mierzyć, to wolałbyś w PES-a grać czy w FIFA? PES-a. PES-a, tak? Bo jest bardziej realistyczne, no. Trzeba ruszać głową, tam wciskasz i on tak praktycznie podaje tak, gdzie komputer sobie tak wylosuje, no nie? Mm-hmm. W cudzysłowie, że to podanie dochodzą. A tutaj no trzeba tak już rozegrać tą akcję, żeby gdzieś tam na czystej pozycji był zawodnik, żeby cokolwiek zrobić. No i tak można na razie podsumować pierwsze wrażenia i porównania pomiędzy PES-em a FIFA, które są dosyć często porównywane te gry. Osoby, które nie grały nigdy w PES-a, uważają, że FIFA jest jakby najlepsza. I pod kątem ogólnym, całościowym, to wydaje mi się, że tak. No bo tutaj nie ma żadnej ligi takiej, przynajmniej na razie nie można było zobaczyć. Ale znowu, jeżeli chcesz grać i zobaczyć, kto jest lepszy zawodnikiem, no to chyba właśnie ten PES jest lepszy. Niemniej w pracy zostaje FIFA, w domu PES. Pies. To mogą być okulary. Tak wyszczuplikasz? Wyszczupli. Podrzucimy, robimy dzisiaj zdjęcia. Tomek będzie kamerzystą moim. O, będziesz kamerzystą. A później założysz kanał. Kamerzysta Mazura. Dobra. Może tak być, robimy zdjęcia, sesję do najbliższych wyborów. Tutaj koleżance w czerwonym. I co? Działamy. Aha, ja wziąłem obiektyw, właśnie to jest chyba błąd, nie mogę tego mówić głośno, bo się skompromituję. Wziąłem tylko jeden obiektyw, setkę. I nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, bo mam mało miejsca wbrew pozorom. Setka przybliża, dosyć mocno przybliża, ale to jest znowuż dobry portretowy, nie? Czyli jakbym miał robić właśnie taki jakiś portrecik, to jest bardzo dobry obiektyw. Bo chcemy zrobić zdjęcie na kandydację, tutaj jest w Piotrkowie jest taki punkt, który jest najbardziej rozpoznawalny, jeden z trzech w zasadzie, to jest wieża ciśnień. Tylko tyle, że żeby, stań Tomek, żeby pokazać osobę w pionie całą. Palenie gumy. Żeby pokazać osobę całą
to trzeba, widzisz, trzeba by było odejść. A wtedy na ulotce taki kandydat jest niewidoczny. Myślałeś o tym, żeby startować kiedyś w wyborach? A pamiętasz, jak ja startowałem? Pamiętam. A co zapamiętałeś takiego ciekawego? Jak ty startowałeś? Mhm. Zdjęcie. Jak to z tymi dziećmi. Masz rację. Cała młodzież, bardzo dużo. Bo faktycznie tam było ze 30 osób, ze 40. No. Racja. Zrobiłem takie zdjęcie, faktycznie. Ja byłem z przodu, postać mocno widoczna, a wokoło mnie... Ale gdzie ja zgromadziłem tyle osób? Takie zdjęcie grupowe, 40... O, ten, Michała Milena była z dzieckiem, tak? Mojego przyjaciela też. Syn. No, to było dawno temu. Tak, ale ja miałem wtedy takie zdjęcie i chyba coś tam ich z hasłem coś młodzi. Hasła już nie pamiętam. Teraz młodzi coś też z tym. A, Piotrkowie szaleją tutaj u nas cały czas. I przyjechaliśmy w drugie miejsce, czyli Rynek Trybunalski. I tutaj zrobimy zdjęcia. Czyli to jest drugie miejsce, które jest tak mocno rozpoznawalne w Piotrkowie. Bo trzecim miejscem jest Zamek Królewski, który jest tam widoczny. Jeszcze zjemy sobie lody, lodziczki. Oreo, tak? Proszę. Tak. Czekolada. Ty też chcesz? Nie, to jest dla ciebie. Proszę, ode mnie. Super. A ty już wróciłeś ze szkoły? No. No ja byłem, nie widzę cię. Po co chodzisz w tych okularach? Ty masz je tylko do czytania. Słuchaj, jedę do pracy. Ty zostaniesz tutaj z kumplami? No. Czy jedziesz ze mną? Trzymaj się, cześć! Czy jedziesz ze mną? Telefon gdzie masz? Ja? W domu. A gdzie masz plecak? Na trzepaku. To później będziesz, nie odchodzisz. Jesteś albo tutaj, albo w domu. Mhm. Tata, wyłącz kamerę. Cześć, dama. O, cześć. Cześć! A może zagramy? Nie mam czasu. A co ty tutaj robisz? Ja twoje miejsce zajęłam, bo ty się bardzo stresujesz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A dziękuję bardzo, dziękuję. I chciałem ci, mamo, zrobić, bo Damian dzisiaj nie przychodzi grać, tylko przyszedł... Ty łzy masz? Nie. Nie? I tylko przyszedł wydrukować coś. Także nie zaliczył wpadki, chciałem cię zrobić troszeczkę. A czyli pranka mi zrobiłeś. To takiego, no nie wiem, czy zrobiłem, czy nie. Okej, okay, wypraszam. To graj z Tomkiem. No zagrajcie. No coś, no naprawdę, zagraj z mamą. Czego się boisz, Tomek? Czemu nie chcesz iść na cało? Się boję. Czy dla ciebie byłby, mamo, wiesz co, Spider-Man? O, wiem co! Ja nagram z tobą Spider-Mana na Mazur Gra. Dobrze, moment, teraz się skupiam na tym. Nie wpisuj się! Nie wpisuję się właśnie. Ja się wpisuję, cicho być. FIFA 18. To zostaw mnie. A ty masz swoje konto jako babcia, wiesz o tym? Wiem. O, ja jestem Ronaldo. A? A ty, Tomek, kim jesteś? Tomkiem. Ja jestem... No po co tak pracujesz już na tym? Ja jestem Cionek. Tomek mnie znokautował. Polską grałeś. Polską. Ile wygrałeś ostatni mecz? 4-1 z Brazylią. Ale to nie jest ważne. Nie jest. Tylko ważne, wiesz co jest? No. Kto strzelił te bramki? Wszystkie 4 Milik. No i co? Nie otwieraj jeszcze. Ale... A, same folie. No tak, racja. No i jest korzyść. Słuchaj, nie wiesz, jaka jest korzyść? Taka, że jak są słodycze w domu, to chłopaki chcą nagrywać, bo wiedzą, że zaraz zjedzą. Tak? No. Po prostu Martelka. Teraz mam ochotę na jakąś taką czekoladę. I szybko nagramy. No właśnie, i zjecie. Będę miał czekoladę. A ja będę miał film. Hajcik z Dido się zgadza? Zgadza się. To dobrze. Ja zajmuję folikę. No miłość! Ty musisz mieć nagrywamy? Najlepsze! Ty zajmie... No nie, chciałeś to pracować. Ale nie, ty nagrywałeś alpejskie mleczko. Teraz niech on wybiera, chociaż on dwa opakowania trzymał. No właśnie. No zaraz ja. Ale chodź, dobra, daj je. No ale on wcześniej miał, teraz ja, to jest sprawiedliwe. No dobra. Po prostu ja myślałam, że ty... Zobacz, jakie boje trzeba tutaj rozwiązywać. Dobra, bimbek. Konflikty. Poczekajcie, najpierw powiem. Oglądajcie, Marcin, no sorry. Ale teraz na jedną kamerę. To jest do mnie. Teraz na jedną kamerę. Ale przecież nie ma znaczenia na jedną czy na dwie. Poruszaj się. Milo. No. Teraz powiedz. Trzy, tam się patrzycie. Trzy, cztery, start. Siema z tej strony, Milo. Cześć, tu ja, Milo. A ja, Marcela.
Dzień dobry. Oreo. Oreo. Dobra. Zaczynamy proste i logiczne od tego pierwszego, którego spojrzałam. Dziękuję. Fuj. Co? To smaczne od lewo. Co było niedobre? Ale Marcel, gratulacje. Wiesz za co? No, masz. Założyłeś Milo jako coś dziwnego dzisiaj u niego? Nie mówił o zachowaniu. Coś było. Że pierwszy raz nie dał wszystkich ocen szóstek. Skubany. Bo zawsze dawał szóstki. Raz dałeś jedną szóstkę, dałeś trójkę i czwórkę? Tak. Czy nie? Nie. I szóstka. No to teraz nie jestem za tym, no ale trzeba to zjeść. Nie dzisiaj, nie od razu. Sam chciałeś. Ale chłopaki jeszcze mają, o, tutaj już szykowanie. Oczywiście bym nie chciał, żeby testowali tylko same słodycze. Ale jeśli już mają spróbować od czasu do czasu, to dlaczego nie? I przy okazji wykorzystać to i nagrać po prostu film. I smakować różne rzeczy, bo tu przede wszystkim o to chodzi, żeby spróbować. To jest jedna z niewielu okazji, kiedy dziecko może spróbować i to jest, wydaje mi się, że dobre dla rodziców, że jeżeli chce coś dziecko spróbować, albo rodzic chce, żeby próbowało inne smaki, Miłosz pod tym kątem jest świetny. On, no nie wiem, no jest pewnie coś, co byś nie zjadł. Nie, raczej nie ma rzeczy, których on by nie spróbował. Może czegoś nie jeść, ale nie jest tak, że nie spróbuje, nie wiem, jakieś przegrzebki czy coś, oczywiście, czyli jakieś, albo robale. Nie, robaka byś spróbował. Robaka byś spróbował? No. A wiesz, że ja miałem kolegę, który tutaj... Miałem glizdy sobie zjadł. Glizdy, tak, zjadł parę razy, no. Ale nam się nudziło za młodości. To? Nie mogę ci powiedzieć, znasz, znaczy, no, znasz. Trening zaliczony, ale bym się dzisiaj, znaczy wywaliłem się, tylko całe szczęście, że nic poważnego się nie stało, stanąłem na piłce i swoim ciężarem po prostu się poślizgnąłem, czyli biegłem, stanąłem nogą i poleciałem do tyłu. I mniej więcej w ten sposób kiedyś sobie skręciłem nogę, ale tak już bywa. Odkąd Tomek sobie złamał palca, upadając mniej więcej w podobny sposób, tylko on tam ślizgiem na meczu, normalnie, upadł, podparł się ręką, bo tutaj mnie boli nadgarstek, ale wszystko jest okej. Ale się bałem. No i co? I złamany palec tak w dwóch miejscach. I widzisz, w takich sytuacjach nieraz, a jeszcze taki klocek jak ja, upadnie, to już po prostu w ogóle, no nie? Może być ciężko. Na szczęście nic nie było. Nawet w ogóle wszyscy ci, co byli na boisku, to mówili, kurde, nic się nie stało, bo wyglądało to tak strasznie. Po prostu biegłem, szybki byłem i stanąłem na piłce, piłka jest, wiesz, flakowata. Dobra, teraz na zakupy jeszcze jedziemy. Co? Jedziesz ze mną? To zostań. O, tak zrobimy. Jedziemy na zakupy, zobaczymy, co tam kupimy i później do domu. Robiłem zakupy, jednocześnie oglądałem mecz. I znowuż do odkrywa sporo rzeczy pokupowałem. Zaraz, gdzie to wszystko jest? I tak, takie chipsy, tutaj takie snaki, też czekolady, taka, jakieś Heidi, nie wiem co to jest, jeden rodzaj, później drugi rodzaj. Co jeszcze? A, tutaj są, o, napoje jakieś Fortuny nowe. Generalnie bardzo mi się dzisiaj podobało, jak z chłopakami nagrywaliśmy. Było szybko, sprawnie, bez marudzenia, ale to dlatego, że oni nie poświęcali czasu na to, żeby pojechać do pracy. To jest bardzo dużo. Widzisz, dziecko po prostu, jak ma jechać i żeby nagrać, stąd też po prostu nie nagrywaliśmy ostatnio, albo rzadko nagrywaliśmy. Ale wydaje mi się, że to w domu będzie dobrym rozwiązaniem. Fakt, że latem, wakacje, było ciężko znaleźć też czas taki, żebyśmy byli razem, bo nie cały czas na tym podwórku przesiadywali, ale może teraz. No dzisiaj byłem zaskoczony, że poszło tak łatwo, sprawnie. Marcel chciał w ogóle nagrać, to wyszła od Marcela propozycja, że nagrywamy. No i wiesz, jest spoko, idę za ciosem i po prostu dlatego kupiłem te kilka nowych jakichś tam produktów. Także myślę, że wkrótce będzie kilka nowych filmów na odkrywa.